tym biznesie podczas wielkiej migracji tutaj, na tym miejscu, zawsze była Polska. Nawet gdyby Polski nie było na mapie Europy. Tutaj od wieku Polacy modlili się i mogą za ojczyznę, żeby była wolna i żeby była błogosławiona, pobłogosławiona. Dziękujemy za to spotkanie, za tutaj obecność dzisiaj i prosimy o słowo dla nas. Jego pamięci. Dzięki Wam mogłem pod tą tablicą złożyć kwiat. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pamiętacie o nim. Dziękuję, że pamiętacie o jego misji, która, tak jak mówiłem, w kraju wielokrotnie była niezwykle ważna dla Polski, a nie została zakończona. Wierzę, że właśnie udaje się podjąć ją na nowo. Że będę robił to ja i robię i będzie to robił także rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję. Podziękować w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo mam ten wielki przywilej jako prezydent, że jestem najwyższym przedstawicielem polskiego państwa. Więc dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za 179 lat działalności polskiej misji katolickiej tutaj w Paryżu, we Francji, na obczyźnie, za to wspaniałe tworzenie ojczyzny na obczyźnie dla setek tysięcy, może nawet już po drodze przez te wszystkie lata milionów Polaków, którzy przewinęli się przez to miejsce, którzy tutaj znajdowali duchową pociechę, którzy bardzo często znajdowali tutaj zwykłą pomoc i której to pomocy tutaj nigdy nie odmawiano, zgodnie z naszymi chrześcijańskimi, katolickimi zasadami, ale to także z zasadami patriotyzmu i braterstwa.
Bardzo za to dziękuję, bo to nie tylko krzewienie wiary, to nie tylko krzewienie ducha, to budowanie więzi, to budowanie wspólnoty tych, którzy wyjechali. Nie tylko dlatego, że chcieli. Bardzo wielu wyjechało, bo uciekali. Bardzo wielu wyjechało, bo ratowali swoją wolność w ten sposób, czy ratowali swoje życie. Dziś na szczęście Polacy nie muszą już z Polski wyjeżdżać, ratując życie. Mam nadzieję, że nigdy już w naszej historii takiej sytuacji nie będzie. Ale wciąż przybywa tutaj wielu Polaków, ostatnimi laty pewnie szczególnie młodych Polaków, którzy szukają lepszego życia. Będziemy robili wszystko, żeby nie musieli wyjeżdżać z Polski. Żeby nie musieli. Zawsze bardzo potrzebne, bo zawsze będą Polacy, którzy będą potrzebowali pomocy, wsparcia, opieki duchowej, którzy będą potrzebowali tej wyciągniętej ręki, albo po prostu będą potrzebowali polskiego miejsca, do którego mogą przyjść. Miejsca, w którym mogą się chociażby wyciszyć. Miejsca, w którym mogą odetchnąć Polską. To jest takie miejsce w Paryżu, niezwykle ważne. Piękne, przez wiele lat pielęgnowane przez obecnego tutaj księdza infuata Stanisława Jerza, za co z tego miejsca ogromnie dziękuję. Będę miał dzisiaj jeszcze większy zaszczyt, nie tylko powiedzieć księdzu infuatowi dziękuję, ale też w sposób symboliczny, ale znaczący podziękować także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udekorowanie księdza infuata bardzo wysokim odznaczeniem państwa. Działalność misji od 1836 roku, zaraz po powstaniu listopadowym, kiedy tutaj znalazło się wielu Polaków, wielkich synów naszej ojczyzny. To jest wspaniałe dzieło. Dzieło żywe, ale także dzieło wielkie w wymiarze historycznym. To nie tylko służenie wsparciem duchowym, to często służenie także wsparciem materialnym. To także dokumentowanie polskiej historii tutaj na emigracji. Dziękuję za to ogromnie wszystkim kolejnym rektorom, poczynając od pierwszego księdza rektora Jełowieckiego. To było piękne dzieło, które jest i które będzie. I ono trwa i jest niezniszczalne, tak jak trwa i niezniszczalna jest Polska. Tak jak trwa i niezniszczalny jest nasz naród. Tak jak trwa i niezniszczalny jest nasz naród. Dziękuję. Zabierzmy teraz głos wszystkie sprawy naszej ojczyzny. Kluczewski, proszę. Tak. Kluczewski, wszyscy byli z tego mikrofonu.